kanale Świat Chihuahua. W dzisiejszym odcinku chcieliśmy pokazać Wam nasze prezenty świąteczne. No i złożyć życzenia sylwestrowo-noworoczne. Lęciu, pokaż się. No, pokaż się, tak. Śliczności moje. No, jestem taki śliczny? Taki śliczny jestem? Taki śliczny jestem, nie? Pewnie. Prezent wygląda tak. Pokaż się, Lęciu. To jest bluza z Biedronki. Już ci ściągam. Ale wyglądasz super w niej. Obróć się, Nina. Pokaż się. Super w niej wyglądasz, tylko troszeczkę jest mu za duża. Bo właśnie tu te ubranka z Biedronki są bardzo fajne. Ale no Leny jest z tych mikrusów niestety. I ona się mu nie nadaje do takiego chodzenia na co dzień na spacer. Dlatego, że no nie mógłby się załatwić. ta końcówka jest troszkę za długa i dlatego. Ale i tak będziemy używać, bo czasami jak gdzieś muszę go przenieść, przetransportować, a pogoda jest taka jest, no to brzydka, no to wiadomo, że będziemy korzystać. Tylko mówię, no niestety, ale tutaj ta rozmiarówka, chociaż to jest najmniejszy rozmiar, bo to jest 25 cm XS-K. O, tak to wygląda. Ale no niestety na nim nie leży tak jak powinna. Ale przyda nam się i tak. Dlatego, że czasami no nie mam takiej bluzy, żeby wiecie, mógł założyć i żeby właśnie miał rękawki z przodu i był zabudowany. No i jeszcze ten kapturek z tym pomponikiem to jest po prostu cudo. Bardzo fajnie to wygląda i na pewno będziemy korzystać. Z tym, że no mówię, według rozmiarówki biedronkowej to chyba to bym Leny się zmieścił w ubranka jakby były na długość 20 cm. Ale niestety nie ma takich. Co bardzo mnie może martwi, bo faktycznie te ubranka są bardzo dobrej jakości i fajnie wyglądają, więc no wiecie. Zaraz go przebiorę też w następne ubranko. Lęciu. Lęciu, pokaż się. Pokaż się, pokaż się, pokaż się. No, super. Drugi sweterek. Ten już jest robiony na wymiar. Sweterek od Bogny Garstki. Zamówiony przez Facebooka. I tutaj już jest jakby właśnie typowo pod wymiary Lenego, bo no Leny jest raczej chudy, mały, teraz jest niezadowolony. Będzie lepiej widać. Bardzo dobrze nam się sprawdził ten pierwszy sweterek. I wiecie, generalnie problem jest taki, że no tak jak mówiłam przy poprzednim ubranku, Leny jest niewymiarowy i tu jeszcze o Wam pokażę, bo to o tak wygląda. I no te wszystkie kupne ubranka niestety, ale no on do nich nie pasuje, o może tak. I dlatego bardzo się cieszę, że udało mi się znaleźć osobę, która wykonuje takie ubranka. Ale no też kilka dni trzeba poczekać na to ubranko. Bardzo dobrze się spisuje. Ostatnio właśnie, wiecie, jak był ten taki okres, że były te mrozy takie, no to chodził w tym sweterku.
On też jest niski, więc jak wraca ze spaceru, no to brzuszek często jest po prostu brudny. Ten brzuszek sweterka, że tak powiem. Także no, piorę też dosyć często te sweterki. Tamten poprzedni sweterek. Nic się z nim nie dzieje. Jest całkiem spoko. Więc tak. Ale mówię, że ta zielona bluza bardzo mi się podoba. I na pewno będziemy z niej korzystać. Może, no tak myślę. Nie wiem, czy to by się udało, ale może zaniosłabym do krawcowej i trochę bym tam coś zmieniła, żeby właśnie nie była taka długa aż, bo tak to wszystko jest spoko. I ten kapturek, i te rękawki, bo widzicie, tutaj rękawków nie ma. A czasami się przydadzą. Generalnie jakby używam, można by powiedzieć, dwóch rodzajów ubranek, bo tutaj te sweterki bardzo fajnie się sprawdzają, kiedy jest, wiecie, zimno, ale jest sucho. Ale jak jest już taka chlapa, no to muszę używać innego ubranka, takiego ortali, coś w rodzaju kurtki ortalionowej. No ale Len jej jakoś nie lubi. O, może tak. Idzie w niej, ale jest jakiś taki nieszczęśliwy. Tu w tych sweterkach czuję się bardzo dobrze. W tej bluzie właśnie zielonej też. No bo siedział jakiś czas, jeszcze zrobiłam mu zdjęcie na Instagrama. Więc wiecie, więc fajnie, bo on też jest taka miągwa, że jak coś mu się nie podoba, no to się obraża i potem stoi jak takie ciele, mele na środku i nie chce chodzić. A tutaj w tych sweterkach, jakby zaprzyjaźnił się z tymi sweterkami od samego początku. Ta zielona bluza też mu bardzo podpasowała. No tylko mówię, że niestety, ale ta zielona bluza jest troszeczkę za długa, a szkoda, bardzo szkoda. No to dobrze, no to teraz przechodzimy, bo tutaj widzicie całą paczkę Lenego prezentów, więc przejdziemy do następnych prezentów, żeby się nie rozwodzić, ale ja go rozbiorę. Jak coś, to mam uchylone okno, ale wiecie, żeby mi się nie zagrzał, to go rozbiorę. Tutaj dostał taką zabawkę. To jest chyba Sylwester. Kot Sylwester. Tu. Zakochał się w niej. To jest chyba zabawka dla niemowląt, mi się wydaje. Ale Leny bardzo ją lubi. Tutaj dostał następną zabawkę. Chrapka. Mamy już takiego, ale chrapek był mój i nie dałam mu do zabawy. A teraz ma własnego. Dostał w paczce, którą zostawił Mikołaj u cioci. I ta zielona bluzka, zielona bluza też była zostawiona przez Mikołaja w prezencie u drugiej cioci. Więc teraz ma swojego chrapka do zabawy. Tutaj dostał też takie smaczki. Nigdy nie mieliśmy tych smaczków. Takie smaczki. Też ich nigdy nie mieliśmy.
I takie smaczki. No super. Dostał też taką karmę. Też jej nigdy nie mieliśmy. O ile wiem, to jest z Lidla chyba. Tak, z Lidla. Co do składu, nie wiem jaki ma skład, tak szczerze. Kurczak z wołowiną, drobiem i kaczką, kurczakiem i cielęciną, jagnięciną i drobiem. Zobaczymy. Mięso i podrobne. Wiecie, ja Leni je różne rodzaje karm mokrych, więc na pewno przetestujemy wszystkie prezenty Lenego, czyli dosyć dużo. A teraz przechodzimy do mojego prezentu. To jest zaproszenie. Nie pokażę Wam środka, dlatego że tam są moje dane. Ja jestem kibicem siatkówki od ponad 20 lat. W zasadzie odkąd byłam dzieckiem. Odkąd miałam 12 lat, zaczęłam oglądać mecze reprezentacji. I to jest zaproszenie na dowolny wybrany przeze mnie mecz reprezentacji siatkarzy w nadchodzącym sezonie, czyli 2023 roku. No i prawdopodobnie pojadę na mecz, który odbędzie się w lipcu. Będzie to turniej finałowy Ligi Narodów. No. Także bardzo się cieszę. Prawdopodobnie będzie to Gdańsk. Dlatego, że już sprawdziłam i to są ten turniej finałowy tylko odbywa się w Polsce, reszta odbywa się za granicą. Także jeszcze będę polować na bilety. Zawsze to było moje takie skryte marzenie. Także tylko ja interesuję się w mojej rodzinie sportem. No po prostu wiedziałam, że nie mam z kim jechać zawsze. Bo nie mam jakiejś takiej ekipy, która by też miała podobne zainteresowania do moich. Więc to było moje skryte marzenie, ale takie wiecie, które się nigdy prawdopodobnie nie zrealizuje, więc na pewno bardzo mnie to cieszy. Będzie to pierwszy mecz, na którym będę, więc niesamowite przeżycie. Mam nadzieję, że Polacy, zresztą jak zawsze, prawie zawsze dojdą do finału i najlepsze jest to, że taki ten ostatni mecz o pierwsze miejsce, o złoto, przypada w moje urodziny, więc jeżeli chłopaki dojdą do tego meczu, to będę miała chyba podwójny prezent tutaj na gwiazdkę i na urodziny, ale no, co z tego wyjdzie, to jeszcze nie wiem, dlatego że no, jeszcze sprzedaży biletów nie ma, więc więc po prostu będziemy polować. I mam nadzieję, że to będzie niezapomniane przeżycie i że się uda. A jeżeli się nie uda, to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby przesunąć to na przyszły sezon. Ale bardzo mnie to cieszy. Fajna rzecz po prostu dla kibica. Tak, ty też się interesujesz, tak?
Zawsze jak mam włączone to co? To się boisz. Jak pancia coś tam krzyknie, czy klaśnie, czy coś, nie? No. No. Także Lęciu w trakcie mojego wyjazdu będzie pod opieką rodziny. Tutaj dostałam taką deklarację, więc nie muszę się martwić, co to z nim zrobić. No i trzymajcie kciuki, żeby wszystko mi się udało i żeby udało mi się kupić bilety i być może no, spotkam się wreszcie z drużyną tak na żywo. Także no super. Naprawdę mnie to cieszy bardzo. A tutaj jeszcze mam jedną rzecz. Tylko mi tu Helenuś zasłonił. Lęciu, uciekaj. Tutaj jest koszulka. Tylko nie wiem, jak mam ją pokazać, bo. Jedną ręką to ciężko, tak troszkę. Koszulka z krótkim rękawem. Z chrapkiem, oczywiście. Chrapka już dawno nie mam, ale gdzieś tam zawsze jest w moim sercu. No to tu jest przód. Także teraz będę polować po prostu na zdjęcia. Nie na zdjęcia, tylko na bilety, na informacje. No i też bym musiała zakupić sobie jakiś zestaw kibica, myślę. Biało-czerwony. Lęciu. No co z tobą? A my z Lenem chcieliśmy wam złożyć jeszcze najserdeczniejsze życzenia sylwestrowe. Żebyście się super bawili, żeby wszystkie wasze marzenia, pragnienia się spełniły, żeby ten przyszły rok był dla was udany. No i podczas zabawy bądźcie ostrożni, dbajcie też o swoje zwierzaczki, swoje pieski, żeby wam nie pouciekały, miały jak najmniej stresu. No i wszystkiego, wszystkiego dobrego. Lęciu. Miniu. Tak? Tego życzysz widzom? Tak, tego życzę widzom. Trochę mamy tutaj bałagan, ale myślę, że mi wybaczycie. No i pozdrawiamy Was bardzo serdecznie i do zobaczenia już w nowym 2023 roku.